Internetowa telewizja regionalna HB, Gracjan Broda, witam w programie Kontra Gość. Moim dzisiejszym gościem Tomasz Czubara, kandydat do Sejmu z trzeciej drogi, czyli Komitet Koalicyjny Polskiego Stronnictwa Ludowego i Szymona Hołowni. Panie Tomaszu, co to się stało, że wystartował pan do Sejmu i to jako kandydat trzeciej drogi? Dzień dobry. Dlaczego wystartowałem? Chciałbym przekazać kilka spraw, które są dla mnie ważne, jeżeli chodzi o politykę ogólnopolską. Ja to nazwałem dziesiątką Czubary. No, oczywiście to być może na wyrost, ale idę z takim przesłaniem, żeby zakończyć tą wojnę polsko-polską, żeby ludzie mieli wybór nie tylko wśród dwóch skrajnych partii, ale też żeby mogli wybrać inny styl uprawiania polityki, który nie polega na takim wiecznym stand-upie i zdecydowaniu się, kto jest się bardziej różni od tej drugiej strony, ale mi chodzi o politykę, gdzie spieramy się o to, w jaki sposób zarządzamy tym wspólnym dobrem, w jaki sposób wydajemy środki z budżetu państwa, w jaki sposób dbamy o nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Z jednej strony trzecia droga, tak jak pan mówi, czyli coś zupełnie innego niż Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony 8 kandydatów do Senatu w ramach takiego paktu senackiego między innymi właśnie z kandydatami i politykami Platformy Obywatelskiej. Jak oddzielić jedno od drugiego, skoro są obszary, w których startujecie razem i razem będziecie pewnego rodzaju interesy reprezentować? No, jeżeli chodzi o pakt senacki, ma on już swoją tradycję, bo w poprzednich wyborach on również funkcjonował i wydaje mi się, że się sprawdził, ponieważ w Senacie były zawsze podawane wspólne poprawki do ustaw i udawało się zawsze znaleźć kompromis, więc to, co się dzieje na zewnątrz, tak, ta kampania wyborcza, to jest właśnie na zewnątrz. Tak. Musimy mieć poprawkę na to, że w kuluarach no, tą politykę trzeba uprawiać z każdym i kto nie potrafi się porozumieć czasami ustąpić, ten no, w polityce nie ma racji bytu. No, oczywiście w tej chwili popularne hasło o wywróceniu stolika no, jest oczywiście nierealne, no, bo nie żyjemy w państwie dziki w jakiejś republice bananowej, gdzie jesteśmy w stanie w jednej chwili zmienić cały system, ale mamy tutaj ciągłość, więc o żadnym wywróceniu stolika nie ma mowy. I współpracować trzeba, jeżeli w wyniku wyborów okaże się, że trzeba stworzyć koalicję, a to wydaje się nieuniknione, no to oczywiście ja nie widzę problemu, żeby z kimkolwiek współpracować, kto
chce działać dla dobra Polski. Tylko teraz można odnieść takie wrażenie, że wy tą koalicję podpisaliście już tak naprawdę przed wyborami, bo jeżeli tworzycie pakt senacki na poziomie właśnie Senatu, no to nie wyobrażam sobie, żeby trzecia droga była w Sejmie, załóżmy w koalicji z Prawem i Sprawiedliwości, z drugiej strony w Senacie w koalicji z politykami Koalicji Obywatelskiej. To oczywiście nie odpowiem na to pytanie, gdyż nie ja o tym decyduję. No, ja nie jestem ani w PSL-u, ani nie jestem w partii Hołowni, więc też nie ja będę o tym, o ewentualnych koalicjach decydował. To, że jest właśnie pakt senacki, nie oznacza, że we wszystkich sprawach panuje jednomyślność. Koalicja, jak pan wie, może się składać z bardzo skrajnych partii, jak mieliśmy do czynienia już w przyszłości, tak? Czy to PiS z LPR-em i z Samoobroną, czy też no, przecież była też kiedyś mowa o tak zwanym popisie, tak? Czyli to, co się dzisiaj wydaje niemożliwe, a kiedyś było całkiem realne. Tylko pakt senacki z samego założenia miał na celu to, żeby nie eliminowali się kandydaci z jednej strony politycznej. Czyli jak rozumiem, trzecia droga już po tej stronie politycznej się opowiedziała, że będzie takim naturalnym koalicjantem dla Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. W przekazie, jaki idzie ze strony trzeciej drogi, oczywiście no, nikt nie dopuszcza innego rozwiązania, tak, niż koalicja z Koalicją Obywatelską. To załóżmy, jak przekonać część wyborców do tego, żeby nie oddawała głosów na przykład na Koalicję Obywatelską, tylko zagłosowała na polityków trzeciej drogi, skoro i tak potem panowie chcecie razem współrządzić? Współrządzenie współrządzenie nie jest równoznaczne z jednomyślnością we wszystkich kwestiach. Tak? No, wiemy, że tutaj trzecia droga jest mniej skrajna, jeżeli chodzi o niektóre sprawy światopoglądowe, tak? Czy też no, można powiedzieć, że jest bardziej konserwatywna i w przypadku głosowań nad zagadnieniami takimi światopoglądowymi na pewno nie będzie obowiązku zagłosowania tak, jak będzie głosował koalicja. Jakby łączą trzecią drogę i Platformę sprawy związane z gospodarką, tak, z tym, żeby wspomóc, żeby bardziej może ograniczyć negatywne skutki tego Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, tak, łączą sprawy związane ze zdejmowaniem obciążeń podatkowych. No, te sprawy nas łączą, tak? No, ale różnią niektóre sprawy światopoglądowe i tutaj trzecia droga jest alternatywą właśnie dla tych osób, które nie chcą zagłosować na PiS, ale też nie zgadzają się ze wszystkimi poglądami, jakie głoszą kandydaci z Platformy Obywatelskiej czy też z Partii Zielonych. Czym się różni dziesiątka Tomasza Czubary od dwunastki gwarancji trzeciej drogi? To jest bardzo zbieżny program, czy jednak są tam elementy, które można dostrzec, które jeszcze pana rozróżniają na tle tych wszystkich kandydatów, którzy
startują właśnie z tego bloku koalicyjnego Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni? No, jeżeli chodzi o sprawy związane z gospodarką, no to tutaj jesteśmy jak w jednolicie. No, ja jestem być może mniej skłonny do tych kwestii, które są związane z dalszym pompowaniem pieniędzy w te sfery społeczne, no, które nie mają jednak, które nie mają oparcia w tym, że trzeba wykonać jakiś wysiłek. Na przykład moje hasło w jedno z 10 to jest właśnie godna praca, która się opłaca jako podstawa w funkcjonowaniu gospodarki, tak? Czyli nie opieramy się na tym dochodzie gwarantowanym, że każdy coś otrzymuje, ale jednak wszyscy musimy wykonać jakiś wysiłek, żeby zdobyć to dobro. Oczywiście ta praca musi być godnie opłacana i wykonywana w godnych warunkach. Czyli z jednej strony jest pan za likwidacją na przykład takich programów jak 500+ czy 300, czy jest pan za modyfikacją tych programów w taki sposób, żeby na przykład przyznawać go tylko wyłącznie tym rodzinom, w których co najmniej jedna osoba pracuje? Nie jestem za tym, żeby... Znaczy tutaj oczywiście w kampanii dobrze jest powiedzieć, że się nie zmieni tych spraw. No ale no, ja mogę sobie pozwolić na to, żeby wypowiedzieć swoje zdanie, więc uważam, że to, że te 500+ otrzymuje każdy, niezależnie od dochodu, no nie jest sprawiedliwe, ani też nie daje tego efektu, dla którego było wprowadzone. No, oczywiście w Niemczech mamy też Kindergeld, tak, który jest również niezależnie od dochodu, no ale nie modyfikowałbym tego jakoś znacznie, ale byłbym skłonny ograniczyć do i przyznawać ten dodatek, biorąc pod uwagę kryterium dochodowe. Czym jest prosty i stabilny system podatkowy według trzeciej drogi? Bo hasło brzmi pięknie, natomiast co się za nim kryje? Ja jestem również przedsiębiorcą. Prowadzę działalność gospodarczą, podobnie moja żona, i gdyby nie wsparcie ze strony biura rachunkowego, nie dałbym rady sobie poradzić ze zmianami, jakie wprowadził na przykład Nowy Ład. No, nie wydaje mi się, że jakoś odbiegam od innych osób intelektem, ale sprawy związane z podatkami czy z ZUS-em, no, wymagają ciągłego śledzenia tych zmian i modyfikowania właśnie działań związanych z księgowością w zależności od tego, jaka ustawa czy rozporządzenie właśnie wejdzie. Jasne, czyli ZUS podobnie jak w przypadku osób, które są na ryczałcie niezależne od dochodu, wtedy przedsiębiorca jest w stanie wyliczyć
swoją marżę, wyliczyć jaki dochód z danej transakcji jest w stanie uzyskać. No, i podobnie z podatkami, które jak pan wie, no, sama ustawa to jest kilkadziesiąt stron, więc no, wiemy, że podatki u nas być może nie są wysokie, tak? Bo mamy przykłady Szwecji, Danii, Francji, gdzie one są wyższe, ale chodzi o to, żeby każdy z nas był w stanie na, no, bez korzystania z wyspecjalizowanego biura księgowego w przypadku prowadzenia niewielkiej działalności sam się z tego zliczyć, nie obawiając się, że przyjdzie kontrola z urzędu skarbowego. A czy w swojej działalności jako przedsiębiorca doświadczył pan kiedyś takiej sytuacji, że był w stanie prowadzić swoją księgowość firmową samodzielnie? Szczerze powiem, że nawet nie próbowałem nigdy. No, ja wyznaję zasadę, żeby się specjalizować w swoich działaniach i nie tracić energii na coś, co jakby nie jest głównym celem moim. No, no i tutaj nie jestem w stanie śledzić na bieżąco zmian, jakie są w przypadku podatków czy innych spraw związanych z prowadzeniem działalności, więc oddałem to do księgowej. No, czyli czy tych zmian będzie mało, czy będzie dużo, to tak naprawdę dla pana nie będzie miało to większego znaczenia, bo i tak będzie zajmowało się tym biuro podatkowe czy biuro rachunkowe. To znaczy, jeżeli nie będę musiał za każdym razem wyprowadzać nowych obliczeń, moja działalność się składa z kilku jakby działów, tak? Więc też jest więc jest tam kwestia VAT-u, jest tam kwestia odliczeń. No, szkoda mi poświęcać na to czas, jeżeli mam pewność, że się tym zajmie biuro, ale to jest też koszt działalności. Tak? Mhm. Politycy podnoszą taki temat, że w Polsce zaczyna brakować lekarzy specjalistów. Wy natomiast chcecie zakończyć kolejki, bądź jak rozumiem skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. W jaki sposób to zrobić, jeżeli tych specjalistów rzeczywiście na rynku nie będzie przybywać? Znaczy, nie rozumiem, dlaczego ma ich nie przybywać. No, najważniejsze, no tutaj najważniejszą przyczyną tego, że są duże kolejki, jest właśnie brak motywacji lekarzy do pracy w NFZ, na NFZ. Jeżeli stworzymy warunki dla lekarzy konkurencyjne do tego, co mają w przypadku gabinetów prywatnych, nie widzę powodu, dla którego by nie chcieli się tym zajmować, nawet po godzinach, ale właśnie na NFZ też. To jakie by musiały być te konkurencyjne warunki, żeby ci lekarze chcieliby chętnie zrezygnować ze swoich prywatnych gabinetów i przenieść się na przykład do szpitali, do przychodni, do różnego rodzaju gabinetów zabiegowych? No tutaj też nie ma odpowiedzi, nie ma odpowiedzi uniwersalnej, no, ale wydaje mi się, że dla lekarzy byłoby wygodniej pracować również w jednym miejscu, a nie podróżować po Szczecinie czy po województwie, żeby
żeby więcej zarobić. No, ja mam w domu lekarkę, wiem, że ona niechętnie znajduje czas na jeszcze jakieś zewnętrzne prace. W tej chwili ma tylko raz w miesiącu jest w policach, no bo po prostu nie starcza jej czasu, ale w przychodni wojskowej przyjmuje po kilkadziesiąt osób dziennie. Więc jest to możliwe. No. Dobrze, to skąd wziąć w takim razie pieniądze, żeby zapewnić tym lekarzom takie warunki, o których pan mówi, skoro chcecie między innymi cofnięcia składki zdrowotnej, czyli jak rozumiem też tego do takiego poziomu, jak to było wcześniej, czyli nie 9% od zarobionych pieniędzy, tak jak jest to w przypadku teraz przedsiębiorców, tylko żeby to była ta stała opłata. Czyli jeżeli tych pieniędzy w systemie będzie mniej, to skąd dołożyć tych pieniędzy jeszcze dla lekarzy specjalistów? A jak dołożymy pieniędzy do lekarzy specjalistów, to będą kolejne grupy zawodowe związane ze służbą zdrowia, które tych podwyżek również będą oczekiwać, jak chociażby pielęgniarki. Jak pogodzić to wszystko i ile pieniędzy trzeba byłoby przysłowiowo wpompować w opiekę zdrowotną, żeby tam każdy był zadowolony, a na końcu przede wszystkim pacjent. No ale składka, a obecna składka zdrowotna, która jest tak dla przedsiębiorcy podatkiem, ona i tak nie wpływa na to, ile jest pieniędzy w systemie. No, finansujemy służbę zdrowia z podatków naszych. Tak? No, nie łudźmy się, że 100% tej kwoty, która wpływa ze składki zdrowotnej jest w systemie i nie dodajemy do tego systemu. No, ja nie powiem panu, jaki procent budżetu państwa musi być przeznaczony na służbę zdrowia. Wiem, że w przypadku dania możliwości pracy w zwiększonej jakby liczbie i też być może w zwiększonym, większym udziale z tej kwoty, jaka idzie z NFZ-u do szpitala czy do przychodni, lekarze byliby bardziej skłonni więcej czasu poświęcać dla pracy właśnie na NFZ niż szukać dochodu prywatnie. A skąd trzecia droga wie, że na przykład na edukację trzeba byłoby przeznaczyć 6% PKB, bo to jest określone właśnie w tych 12 gwarancjach trzeciej drogi, która została zaprezentowana. Tam zostało jasno wskazane na edukację 6% PKB. Co ma się mieścić w tych 6% PKB, jak ma się zmienić polska edukacja i co ma to przede wszystkim zapewnić? Nie byłem w zespole, który opracował ten program, więc też tu nie odpowiem. Ale będąc, będąc kandydatem trzeciej drogi, no musi się pan pod tym jednak podpisywać. Wszyscy wiemy, że obecna że obecnie edukacja jest na barkach samorządów, że jeżeli z pieniędzy, w jakie samorząd pozyskuje z podatków od mieszkańców, jeżeli by tych pieniędzy nie przeznaczał na dofinansowanie edukacji, to ona by nie mogła funkcjonować. Więc w przypadku gminy Dobra, gdzie dopłacałem kilkanaście milionów do edukacji, można wyliczyć tak, ten odsetek, jaki brakuje, i właśnie na tej
podstawie autorzy programu uzyskali te 6%. Chodzi o to, żeby subwencja oświatowa realnie pokrywała koszty obowiązku państwa, jaki wykonuje samorząd, czyli właśnie szkoły i przedszkola. Nowoczesna armia, 50% wydatków na modernizację wojska w polskich zakładach. Co jeżeli polskie zakłady zbrojeniowe nie będą w stanie wygenerować takiego sprzętu, który będzie potrzebny w danym okresie polskiej armii? To znaczy, że zamykamy się na zakupy zagraniczne, ograniczamy je tylko do polskich? Czy to jest taka troszeczkę furtka do tego, żeby w przypadku, kiedy nie będziemy w stanie tych 50% wydatków z polskich zakładów zbrojeniowych wygenerować, to obniżymy środki na modernizację polskiej armii? Program mówi o sytuacji idealnej, tak? O sytuacji idealnej, docelowej. Oczywiście mamy ten okres przejściowy, w ciągu którego będzie można dojść do właśnie takich proporcji. Obecnie sprzedajemy przecież też i uzbrojenie, i broń do krajów trzecich, więc tutaj mamy w tym na pewno doświadczenie, tutaj szczególnie w Polsce południowo-wschodniej są tradycje z tym związane. Więc tutaj tu mówimy o sytuacji docelowej, do której stopniowo trzeba dochodzić. Ale to się dotyczy tylko tego punktu 12, czy to się dotyczy całej 12 gwarancji trzeciej drogi? Trzecia droga, no umówmy się. Bo nie... można mieć takie wrażenie, że to jest taki program idealny, a jak się go nie uda zrealizować, no bo to był nasz taki idealny program, do którego dążyliśmy, no ale po drodze były inne okoliczności, które sprawiły, że jednak tego nie udało się zrealizować. W przypadku wszystkich programów wyborczych tworzy się taki model idealny. No, w przypadku, gdy jedna partia rządzi samodzielnie, tak jak to miała, tak jak to w ostatnich latach miał PiS, no jest za to odpowiedzialny i jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrealizował 100% swoich z tych swoich haseł. No tutaj mamy do czynienia z prawdopodobnym udziałem we władzy w koalicji, więc oczywiście jeżeli wyborcy uznają, że ten program jest godny poparcia, to współkoalicjant będzie miał obowiązek też wziąć to pod uwagę i dostosować swój program również pod kątem tych obietnic wyborczych, jakie przedstawił współkoalicjant. Weźmie pan udział w referendum 15 października? No, ja biorę udział w każdych wyborach. Czyli jak rozumiem, nie będzie pan zniechęcał, tak jak politycy Koalicji Obywatelskiej, do tego, żeby brać udział w referendum, bo jak mówią, pytania zostały ułożone tendencyjnie i są ułożone pod rządzących, pod Zjednoczoną Prawicę. Pytania są oczywiście ułożone tendencyjnie. No, wpadli na świetny pomysł, jak kształtować natężenie kampanii wyborczej i w którą stronę iść. No ale wierzę w to, że PiS i tak tych wyborów nie wygra, więc no rządzący w przyszłej kadencji no, będą się kierowali no, większą troską o Polskę.
Będzie podwyższenie wieku emerytalnego, czy nie? Pan opowiada się za podwyższeniem wieku emerytalnego do 67 roku życia, czy jest pan temu przeciwny? Ja jestem przeciwny. Akurat jedna z moich działalności to jest branża elektryczna, budowlana, więc wiem, że te chłopaki, jakie w tej chwili mają 50 lat, 55, no oni nie są w stanie pracować do 67 roku życia tak efektywnie jak wcześniej, więc oczywiście każdy ma prawo pracować dłużej, ale dajmy możliwość odchodzenia na emeryturę tym osobom, które nie są w stanie pracować w swoim zawodzie, a nie są w stanie też się przebranżowić. Oczywiście miejmy świadomość, że emerytura nie będzie wysoka. No, ja jestem osobiście zwolennik emerytury obywatelskiej, czyli równej dla wszystkich. No, tutaj też nie uważam, że ZUS jest niezbędną instytucją, więc tym bardziej nie jestem za tym, żeby podwyższać wiek emerytalny. Panie Tomaszu, na koniec, dlaczego warto głosować na Tomasza Czubarę i poprzeć trzecią drogę? Jak już wspomniałem, jestem dobrym wyborem dla tych, którzy mają dość wojny polsko-polskiej, kłótni, wzajemnego obrażania się. No, uważam, że polityka może mieć tą lepszą twarz na przykład dla mnie ideałem jest parlamentaryzm brytyjski, gdzie tam dla wyborców liczy się właśnie to, w jaki sposób dana partia zamierza dysponować budżetem, a nie to, kim był czyj ojciec, czy kto ma skrajniejsze poglądy i kto bardziej nienawidzi drugiej partii. W swoim doświadczeniu jako radny, jako przedsiębiorca i działacz społeczny pokazałem, że jestem człowiekiem kompromisu, który nie obraża się na nikogo, ale jeżeli trzeba, to jestem też stanowczy, jeżeli chodzi o walkę o jakieś ważne cele. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Tomasz Czubara, kandydat do Sejmu trzeciej drogi. Dziękuję bardzo.